Wiadomości Karolina Gajewska. Polscy żołnierze stacjonujący w Afganistanie przygotowują się do świąt Wielkiej Nocy. Święta zaczną mszą, którą odprawi kapelan wojskowy. Żołnierze zjedzą też tradycyjne wielkanocne śniadanie. Piąta. Rywin nie powiedział nic, Kwiatkowski plątał się w zeznaniach. Dzień protestu na Górnym Śląsku, kłopoty mieli kierowcy i pasażerowie. Wielka eksplozja w Nowym Jorku, pożar w rafinerii. Wydarzenia dnia, Karolina Gajewska i Sławek Mierzejewski. Niecałe pół godziny trwała pierwsza wizyta Lwa Rywina na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej. Jego adwokaci już na wstępie złożyli wniosek o wykluczenie z obrad dwóch posłów samoobrony, Piotra Smolany oraz Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Dopiero jutro komisja zdecyduje, czy obaj posłowie będą uczestniczyli w przesłuchaniach Rywina. Z Sejmu Agnieszka Sopińska. Trzecia. Wiadomości Karolina Gajewska. Nad rafinerią gdańską widać wielki słup dymu. Na razie nie wiadomo tak naprawdę, co się stało w tym miejscu. Ten dym z okna swojego domu widzi gdańska reporterka Radia Z. Dzwonią też do Radia Z nasi słuchacze z Trójmiasta. Wydaje się, że to wszystko dzieje się właśnie nad rafinerią gdańską. Reporterka Radia Z próbuje ustalić, co się stało. Na razie Straż Pożarna nic nie wie i nie bierze udziału w żadnej akcji gaśniczej. Więcej informacji na ten temat w kolejnych wiadomościach Radia Z. Piąta. Niektórym puszczały nerwy przesłuchanie Michnika przed komisją śledczą. Halo, tu Hausner, w czym mogę pomóc? Wicepremier wyjaśnia swój plan. Epoka lodowcowa minęła, NIK i ABW się pogodziły. Wydarzenia dnia, Karolina Gajewska i Michał Przerwa. 2 grudnia, właśnie tego dnia zaczyna się proces Lwa Rywina. W grudniu będą 4 rozprawy, w styczniu 6. Dziś w sprawie Rywina przed Sejmową Komisją Śledczą drugi dzień zeznawał Adam Michnik. Redaktor naczelny Gazety Wyborczej przyznał, że nieświadomie dał czas Rywinowi na działanie. Michnik powiedział, że gdyby nie przełożono daty przyjęcia przez rząd ustawy o mediach, to korupcyjna propozycja Rywina byłaby bez sensu. Przesłuchanie Adama Michnika skończyło się małym skandalem. Posłanka SLD Anita Błochowiak znów błysnęła nietypowymi pytaniami do świadków. Kiedyś pytała o korytarze pionowe i poziomy oraz rozkład toalet w budynku Agory. Teraz pytała o to, jak i co było zamawiane do jedzenia i picia w czasie spotkania Rywina z Michnikiem. Pytała też o skarpetki. Później Błochowiak przeprosiła za swoje porównanie i powiedziała, że było to niepoprawne politycznie. Następna szansa na zadawanie pytania Adamowi Michnikowi już pojutrze. Przesłuchanie zaczyna się o 9:00. Padać może teraz w Lublinie i Rzeszowie, prawie wszędzie dużo chmur, pogodnie tylko we Wrocławiu, Opolu i Katowicach, do wieczora rozpogodzi się już w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni w Olsztynie i Suwałkach do 11 w Szczecinie. 9:30. This is Radio Z, CNN Headlines. Karolina Gajewska i Krzysztof Lipski. Ktoś zaatakował polskich żołnierzy w Iraku, nikomu nic się nie stało. Jak informuje polskie dowództwo, wczoraj wieczorem żołnierze wchodzący w skład ruchomego punktu kontrolnego zostali ostrzelani z broni palnej, odpowiedzieli ogniem. To był już drugi atak w tym tygodniu. W środę polski konwój został ostrzelany niedaleko Karbali. Też skończyło się szczęśliwie. Minęła właśnie 9:00. Wiadomości Karolina Gajewska. Powołał do życia Unię Europejską, wzmocnił rolę Parlamentu Europejskiego. Chodzi o traktat z Maastricht. Dziś mija 10 lat, od kiedy traktat wszedł w życie. Pomyliliśmy się, damy nie 25 milionów dolarów, ale tylko 5 milionów, przyznaje Departament Stanu USA. Chodzi o nagrodę za informacje, które doprowadzą do schwytania jordańskiego terrorysty Abu Musama Zarqawiego. Błędna kwota znalazła się na internetowych stronach amerykańskiego rządu, ale dlaczego doszło do pomyłki, nie wiadomo. Po 25 milionów dolarów nagrody Amerykanie dadzą temu, kto powie im, gdzie ukrywa się Osama Bin Laden i Saddam Hussein. Korkofon Radia Z. Dzień Wszystkich Świętych dobiega końca. Wielu z Was być może jeszcze dziś wraca do domów. Chcemy, żebyście pomogli sobie bezpiecznie dojechać do celu. Działa korkofon Radia Z. Możecie dzwonić i mówić, jaka sytuacja na drodze. Numer telefonu 022 626 9696. Możecie też wysyłać SMS-y pod numer 7180. To kosztuje złoty 22. Na trasie Pniewy-Świecko koło miejscowości Międzichowo na 101 kilometrze wypadek. Popadał deszcz i jest ślisko. Dość mały ruch, pisze Tomek. Na trasie Kielce-Ostrowiec-Świętokrzyskie warunki drogowe bardzo dobre, uspokaja Jagoda. Korkofon Radia Z będzie też działać przez całą niedzielę. Numer 022 626 9696. SMS-y wysyłajcie pod numer 7180. Rewolucja szykuje się w hiszpańskiej rodzinie królewskiej. Hiszpański następca tronu książę Felipe poślubi kogo? O tym w wiadomościach Radia Z już za niecałą godzinę.
Minęła właśnie piąta. Kto by pomyślał jeszcze 15 lat temu, za 7 godzin będziemy w Unii. Rząd Millera ostatni raz na obradach, nad nowym coraz więcej znaków zapytania. Kary płacić chyba nikt nie chce, spieszcie się z pitami. Wydarzenia dnia, Karolina Gajewska. My witamy Europę, Europa wita nas. W Polsce symboliczne przystąpienie do Unii odbędzie się o północy na placu Piłsudskiego w Warszawie. Unia Europejska powita nas w Dublinie, w Irlandii. Na wyspie są specjalne wysłanniczki Radia Z, Iza Leśkiewicz i Monika Jankowska. Znacie już kulisy ceremonii rozszerzenia. Jak będzie wyglądać ta uroczystość? Minęła właśnie dziesiąta. Wiadomości moja mama Karolina Gajewska. Wiemy już trochę więcej na temat okoliczności uprowadzenia dwójki Polaków w Bagdadzie. Obaj to pracownicy wrocławskiej Jedynki, dyrektor biura i kierownik projektu. To opowiedział Radiu Z rzecznik prasowy tej firmy Andrzej Polaczkiewicz. Polacy zostali porwani po południu w irackiej stolicy. Jednemu z nich, kierownikowi projektu, udało się uciec. Szef biura dalej jest w rękach porywaczy. Oprócz Polaków uprowadzonych zostało jeszcze 3 pracowników ochrony i 2 Irakijki, pracownice techniczne biura. Rzecznik wrocławskiej Jedynki opowiedział Radiu Z, jak to się wszystko stało. Proszę, proszę, kto by się spodziewał, to już 15 minut po godzinie 7 wiadomości w Radiu Z, Karolina Gajewska. Policjanci, o których głośno było w związku z linczem we Włodowie, będą dzisiaj oficjalnie postawieni w stan oskarżenia. 2 funkcjonariusze mają zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych. W policji już nie pracują. Ósma. W sprawie tarczy Polska i Czechy coraz bliżej decyzji na tak, Rosja ostrzega. Jaki z niego autorytet? Prezydent Kaczyński nie wybrednie o Wałęsie. Muzyka, tańce i śpiew dziś ostatki, a więc żegnamy już karnawał. Wiadomości w Radiu Z, Karolina Gajewska i Krzysztof Lipski. Nie chcemy tarczy antyrakietowej, tak mówi 55% Polaków. Jak pokazuje badanie CBOS-u, pomysł popiera 28% badanych. Wyniki badań sobie, a rząd sobie. O amerykańskiej tarczy antyrakietowej rozmawiali w Warszawie premierzy Czech i Polski. Mirosław Topolanek powiedział, że oba kraje prawdopodobnie pozytywnie odpowiedzą na amerykańską ofertę. Jarosław Kaczyński chce przekonywać Rosję, że tarcza nie jest skierowana przeciwko niej, a Rosja grozi. Ostre słowa padły ze strony dowódcy wojsk rakietowych. Z Moskwy dla Radia Z, Wiktor Bater, Fakty TVN. Skoczyliśmy ratować ludzi, mówią świadkowie o wypadku tramwaju w Łodzi. Chmura pyłu wulkanicznego nad Hiszpanią. Znów zamykane są lotniska. Co dzieci znajdują w piaskownicach? Sanepid rozpoczął kontrolę. Dziesiąta. Karolina Gajewska i Marek Smułka, wiadomości w Radiu Z. Ciąg dalszy kłopotów komunikacyjnych w Łodzi. Po wypadku tramwajowym w centrum miasta skrzyżowanie Alei Kościuszki i Mickiewicza jest wciąż nieprzejezdne. Przed 7 rano tramwaj linii 8 jadący z Retkini w stronę Widzewa wykoleił się i uderzył czołowo w słup trakcyjny. Motorniczy zginął na miejscu, 11 osób zostało rannych, 4 są w ciężkim stanie. To był moment, mówi jeden ze świadków wypadku. Tu Radio Z, słuchacie specjalnego programu w związku z tragedią, jaka wydarzyła się w Smoleńsku i możecie do nas dzwonić. Jest z nami pan Paweł z Berlina. Panie Pawle? Dla was też jesteśmy my, Karolina Gajewska, Tomek Flarkiewicz. Jesteśmy z wami, możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać. Numer naszego telefonu 622 71 71 i 622 72 72. Możecie też pisać na adres info@radioz.pl. Jest 7:30, Karolina Gajewska i Paweł Truszczyński, wiadomości w Radiu Z. Szlaki na Śnieżkę od dziś znowu będą otwarte. Do pracy w obserwatorium wracają też meteorolodzy, ale przenoszą się do sąsiedniego budynku. Przedwczoraj obserwatorium na Śnieżce sprawdzali specjaliści z IMGW i inspektor nadzoru budowlanego. Okazało się, że jest naruszona stalowa konstrukcja budynków, dlatego 2 spośród nich zostały zamknięte do odwołania. Jest szansa na legalizację Związku Polaków na Białorusi. Tak nasz MSZ zareagował na informację z Grodna. Związek wybrał wczoraj prezesa, została nim znowu Angelika Borys. Część niebezpiecznych pojemników z kobaltem już w rękach policji. Mundurowi szukają kolejnych kapsuł. Cyberdżihad w sieci. Wciąż nie działają strony francuskiej telewizji zaatakowanej przez hakerów. Samozwańczy drogowiec koło Wenecji pod osłoną nocy ustawiał na ulicy słupki, bo hałasujące auta nie dawały mu spać.
Jest 7:30, wiadomości Radia Z, Karolina Gajewska i Andrzej Kocjan. Policja z Poznania szuka kolejnych kapsuł z radioaktywnym kobaltem. Jak już wiecie z wiadomości Radia Z, na poznańskim Górczynie znaleziono 4 z 22 skradzionych miesiąc temu kapsuł. Mundurowi zatrzymali też 47-letniego złodzieja. Łączymy się z Danką Woźnicką. Danka, wbrew ostrzeżeniom, kapsuły zostały wyjęte z ołowianych pojemników. Czy było zagrożenie? Czas na wiadomości ekonomiczne. Karolina Gajewska. 160 milionów złotych będzie nas kosztować organizacja szczytu NATO w Warszawie. Z tej kwoty prawie 24 miliony dostała policja. Pieniądze poszły na samochody dla oddziałów antyterrorystycznych i dla oddziałów prewencji oraz na sprzęt pirotechniczny. Straż Graniczna z kolei dostała prawie 14 milionów i wydała je na mobilne urządzenia do kontroli granicznej. BOR, który dostał ponad 16,5 miliona, wydał tę kwotę na 20 limuzyn, na łączność i sprzęt pirotechniczny. Na zyski liczą hotelarze, goście, którzy przyjechali na szczyt NATO w Warszawie, mieszkają w sumie w ponad 20 hotelach. Zarezerwowano 4100 pokojów. A teraz Słowenia. Europejski Bank Centralny protestuje przeciwko przeszukaniom w Banku Centralnym Słowenii. Władze zdecydowały się na rewizję, bo podejrzewają, że 3 lata temu przy ratowaniu słoweńskich banków były nieprawidłowości. Policja przejęła m.in. informacje zawarte we wewnętrznej sieci Banku Słowenii, a mogą tam być też dane dotyczące EBC. Szef EBC, Mario Draghi, uważa, że to naruszenie immunitetu tej instytucji. I jeszcze sprawdzamy giełdę. WIG20 otworzył się na plusie 0,08%, teraz jest jednak na minusie 0,07%. Na rynku walut euro kosztuje 4,43 zł, frank 4,08 zł, dolar równo 4 zł, a funt 5,17 zł. Wiadomości drogowe, Karolina Gajewska. Na początek dobre informacje dla kierowców na Dolnym Śląsku. Przejezdna jest już Krajowa Piątka w Bolkowie. Droga była zablokowana przez kilka godzin po zderzeniu autobusu z osobówką. Postoicie na S8 w Wielkopolsce na wysokości Kępna. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia, a więc cierpliwości. Teraz Kujawsko-Pomorskie i droga krajowa 25 w Buszkowie między Sępólnem Krajeńskim a Bydgoszczą zderzyły się dwa auta. Jest tam ruch wahadłowy, kłopoty potrwają około 2 godzin. Piątkowe popołudnie, a więc w wielu miejscach tworzą się korki. Ciasno jest m.in. na obwodnicy Poznania w kierunku Warszawy. Wylotówki w stolicy też się korkują. Postoicie na 7 od Młocin w stronę Łomianek. Zapełnia się też wał miedzeszyński przy zjeździe z mostu Siekierkowskiego. Tłoczno też przy węźle Marsa. Coś dzieje się na waszej trasie? Dzwońcie na 321-321-100. Przed utrudnieniami możecie też ostrzegać na Twitterze. Pamiętajcie o hashtagu Trasa Z.